Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Jaworski, program W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim gościem jest pan Stanisław Krajski, polski historyk filozofii, nauczyciel akademicki, pisarz, publicysta. Witam pana serdecznie. Witam Państwa. Panie Stanisławie, mieliśmy zaszczyt gościć pana u nas na spotkaniu naszej wspólnoty katolickiej Żołnierzy Chrystusa, co nas z kolei zainspirowało, żeby pojechać do Wąwolnicy, uczcić, oddać hołd figurce Matce Bożej Kębelskiej. Chciałem pana zapytać przede wszystkim właśnie w kontekście naszego spotkania, co pana skłoniło do napisania książki, przede wszystkim Spisek przeciwko Matce Bożej, no i co za tym idzie, zapytam pana również o historię objawień Matki Boskiej Kębelskiej. Więc od Matki Boskiej Kębelskiej się wszystko zaczęło, bo ja od lat jeżdżę do Nałęczowa na dłuższe wakacje i oczywiście odwiedzam. No tam jest też ośrodek, sanatorium jest, zdaje się, tak? Nie, tam sanatoria są, ja jeżdżę prywatnie. Jasne. Za Nałęczów, włóczę się po okolicach. Piękna okolica. Piękne okolice, pieszo i na rowerze i dotarłem oczywiście do Wąwolnicy i do Kębła. Wszystko czytam, co widzę, więc tam były informacje na ten temat. Zainteresowałem się, kupiłem w kiosku parafialnym książeczki na ten temat i coś mnie tam tknęło, coś mnie tam zainteresowało. Zacząłem szukać dalszych informacji, no i okazało się, że większość się nie zgadza, że te informacje podawane tam na tablicach nie są prawdziwe. Czyli te informacje, które są tam w tym kościele, są sprzeczne z prawdą. Tak, znaczy chociażby, znaczy nawet takie podstawowe, że wymienia się tam imię papieża, który wyrażał zgodę na przeniesienie figury z Kębła do Wąwolnicy i w tym okresie takiego papieża nie było. No i zacząłem to śledzić. Miałem to szczęście, że akurat w odniesieniu do Kębła materiały informacyjne z XVIII wieku, z początku XVIII wieku są dostępne w internecie, bo w bibliotece cyfrowej po prostu, tak, bo tak w bibliotece to trzeba by gdzieś jechać do Krakowa, prawda, prosić o pozwolenie zajrzenia, to wszystko było. Także źródeł miałem dużo, zacząłem pisać na ten temat i w międzyczasie mi zaczęły wyskakiwać jakby informacje dotyczące innych kwestii związanych z Matką Bożą, na przykład ślubów lwowskich. Stwierdziłem, że też tekst ślubów lwowskich, który jest wywieszony na stronie KAI, a co za tym idzie na stronach wielu parafii, to nie jest prawdziwy tekst. Jest jakby zmieniony i zmieniony w taki no, tendencyjny, widać w którym kierunku sposób. Gietrzfałd mi wyskoczył, gdzie też stwierdziłem, że pierwsze trzy dni objawień są wyciszane i w ogóle nie komentowane. Oczywiście Cud nad Wisłą tutaj nie tylko, że nie pisze się o tym, ale twierdzi się, że nie było żadnego cudu, że cud to Piłsudski dokonał cudu, prawda? I w ten sposób powstała książka, która skupiła się na tych czterech kwestiach. A co dotyczy spisku? Rozumiem, że to kwestia masonerii. To znaczy, no, spisek, no bo ktoś wyraźnie zaciera prawdę. Zaciera prawdę, promuje jakiś fałsz. W wypadku Kębła to było jakby też dosyć jasne, dlatego że... Powiedzmy o tym, jak to właśnie było w wypadku tych objawień z 1278 roku. Bo tak, objawienia były w 1278. No i później po prostu było miejsce kultu, miejsce cudów, miejsce uzdrowień, miejsce, gdzie wzrastała pobożność, aż do momentu, kiedy Polska w istocie utraciła niepodległość, bo niektórzy mówią, że no to po trzecim rozbiorze, prawda? Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że zaczęliśmy błyskawicznie tracić niepodległość po śmierci króla Sobieskiego. Da, królem został w przedziwny sposób August Mocny Sas, prawda? Protestant, kabalista, różokrzyżowiec, rozpustnik, który oczywiście formalnie się prezentował jako katolik, ale dalej był głową kościoła protestanckiego. Powiedział papieżowi, żeby ten wyznaczył nauczyciela dla jego syna, bo chce syna na katolika wychować, ale tak naprawdę on się w niczym nie zmieniał. Tutaj przywiózł do Polski, prawda, rozpustę, okultyzm i tak dalej.
I z moich badań wynikało, że jemu bardzo zależało na tym, żeby Kembło przestało istnieć. Prawda? I teraz dlaczego? Znaczy po pierwsze, oni wszyscy, znaczy myślę o masonach, satanistach, kabalistach, okultystach, boją się Matki Bożej. To jest oczywiste, prawda, bo szatan boi się Matki Bożej i nie lubią, jak gdzieś jest kult Często Matki... przy egzorcyzmach można się z tym zetknąć. Tak. Po drugie, Kembło to było wydarzenie, objawienie nietypowe, prawda, bo prawda o tym wydarzeniu jest taka, że Tatarzy, bo szły dwie armie tatarskie przez Polskę, jedna po linii Przemyśl-Rzeszów, powiedzmy, druga przez Lublin. W Lublinie się zatrzymała, bo tam było dużo do rabowania, zabijania i gwałcenia. Natomiast część poszła do przodu i ta część się zatrzymała w Kemble, czekając, aż reszta dotrze. I tam, nudząc się, Tatarzy wyciągnęli z łupów figurkę Matki Bożej, postawili ją na takim kamieniu, który tam był, zgonili polskich tych jeńców, którzy byli przeznaczeni na sprzedaż jako niewolnicy tam dla Arabów i zaczęli się znęcać nad tą Matką Bożą i bluźnić, prawda? W tym czasie z zachodu szła niewielka armia polska, taka ad hoc, zorganizowana, która jej celem było choćby na chwilę zatrzymanie tej nawały tatarskiej. I w momencie, kiedy ta polska armia licząca tam, nie wiem, 5% tej tatarskiej dochodziła do tatarskiej, ta figurka Matki Bożej się podniosła do góry, zajaśniała światłem. Tatarzy wpadli w panikę, zaczęli się rozbiegać we wszystkie możliwe strony i Polacy, którzy dochodzili, zobaczyli, jak na nich biegną Tatarzy, ale jacyś nieuzbrojeni. A czy im się Matka Boska objawiła? Bo słyszałem... Tak. Też, Polacy też widzieli Matkę Bożą. Znaczy problem polegał na tym, że jak oni weszli już w tą dolinę, gdzie nastąpiło pierwsze starcie, to Matka Boża się z kamienia, znaczy bo ona wisiała nad kamieniem, jaśniała światłem, przeniosła się na szczyt najbliższego wzgórza i tam usiadła na lipie i tym światłem oświetliła całe pole bitwy. Polacy widzieli, że za nimi jest Matka Boża. Czyli takie bardzo podobne objawienia do tekstu z 1920, dużo podobieństw. Tak. I tutaj była jakby, znaczy to było pierwotne w Kemble. Tak, oczywiście. Tu była jakby wyraźna myśl, bo tu Matka Boża nie wypowiedziała ani słowa, ale myśl była wyraźna. Przeciwko wrogom chrześcijaństwa, przeciwko w przyszłości islamowi, za Polakami i zaakceptowała sposób rozwiązania problemu, prawda? Wszystko bitwę, wyjaśniła dokładnie. Bitwę, no bo wspierała Polaków ewidentnie. Tatarzy, jak byli w takim szoku, histerii, to rozpoczęła się rzeź. Rozpoczęła się rzeź i Polacy rozgromili natychmiast tą armię, ona zaczęła uciekać i Polacy za nimi ich tam wyżynali, prawda? I wiemy, że jeszcze długo pokutowały tam w tych środowiskach tatarskich daleko w głębi Azji takie przeświadczenie, że lepiej do Polski nie chodzić, bo tam jest taka jasna pani, która nas nie lubi, prawda? Więc tutaj i później w tym miejscu wciąż były cuda uzdrowienia do dzisiaj. Do tej Polski. Zresztą, do dzisiaj. Co by świadczyło o tym, że Matka Boża chce, żebyśmy pamiętali o tym, dlaczego ona się tam pojawiła. To nie jest polskie Lourdes, to nie jest miejsce tylko modlitwy, czy tylko pamiętania o Matce Bożej, tylko to jest miejsce pamiętania o tym, że Matka Boża nas wspiera, kiedy jesteśmy przed murzem chrześcijaństwa, kiedy walczymy zbrojnie w obronie Europy, prawdziwej Europy, wiary. Czyli na przykład teraz nas wzywa. Również. A, no i nie powiedziałem. I August Mocny podjął szereg działań zmierzających do likwidacji tego miejsca. Czyli tam była taka sytuacja, że on był w bardzo dobrych relacjach z papieżem, ten papież jakiś był niedoinformowany ostro i na przykład zażyczył sobie biskupa krakowskiego, wskazał palcem wśród, nie wiem, kapłanów czy biskupów i papież mu poszedł na rękę. I ten biskup krakowski, pierwsza rzecz, co zrobił, zabronił odprawienia mszy świętej w Kemble. Później nakazano rozebranie kościółka w Kemble. Później był nakaz przeniesienia figury z Kembła do Wąwolnicy. I tutaj jest ciekawe, dlatego że
na tablicy informacyjnej chodzi taka legenda, że to papież osobiście udzielał tego pozwolenia. Imię papieża jest niewłaściwe. Natomiast po co papież miał udzielać pozwolenia na przeniesienie figury 3 km w jakiejś wiosce w zapadłej Polsce? O co chodziło? Chodziło o to, że tę figurę oni przenosili kilkakrotnie. I ona za każdym razem wracała na ten kamień. Prawda? To nie jest pierwszy taki wypadek, kiedy... Sama wracała. Tak, kiedy ludzie sprzeciwiali się woli Matki Bożej w sposób drastyczny, a ona jakby walczyła, prawda? Bo ja opisuję tam takie objawienie we Włoszech, gdzie Matka Boża się objawiła, powiedziała: na tej górze zbudujcie kościół, a ludzie doszli do wniosku, że na sąsiedniej górze będą budowali kościół, prawda? I wnosili materiały budowlane na tą sąsiednią górę. Jak wnieśli, to Matka Boża w nocy przenosiła te materiały na tą swoją górę, a oni z powrotem zanosili na tą pierwszą. I jakby przekaz oficjalny jest taki, że za tam kolejnym razem zebrano przedstawicieli wszystkich stanów, zrobiono to bardzo uroczyście, przeniesiono Matkę Bożą do wąwolnicy i nie wróciła. I teraz jest w ogóle pytanie, po co ją przenosili do wąwolnicy. I przekaz oficjalny jest taki, że zakonnikom było za daleko do kębła, więc przenieśli figurę, żeby mieć... Czyli dla wygody. No tak by było, bo 3 kilometry mieli konie, prawda? To nie mówiąc, że na piechotę dużo chodzili, to na piechotę to by było 20-30 minut, natomiast na koniu, to nie wiem, 5 minut, prawda? Czy wozem konnym. Natomiast dlaczego Matka Boża nie wróciła, to odpowiedź na to pytanie pojawiła się w zasadzie dopiero w 1978 roku, bo wtedy papież Jan Paweł II zadecydował, żeby tą figurę koronować. Prawda? Ja byłem osobiście na koronacji tej figury wtedy. Później przypomniałem to sobie, prawda, mnie taka ciocia, byłem na wakacjach w Garbatce. A, pan bardzo młody. Byłem w liceum. Ciocia mnie zawiozła na... Też nie przypadek, nie? Na krzyż. Jakoś nie przypadek właśnie. I tam było około 100 tysięcy ludzi, pamiętam te tłumy nieprzebrane. Wtedy się okazało, jak przygotowywano figurę do koronacji, ona była w sukience. Więc zdjęto tą sukienkę z niej i zaczęto renowację figury. Robili to oczywiście konserwatorzy sztuki w Lublinie. I okazało się, że to nie jest ta figura. To nie może być ta figura, ponieważ figura, z którą mieli konserwatorzy do czynienia, była dużo późniejsza. Ona była, nie wiem, z XIV wieku czy z XV. Czyli skryto, że to nie jest figura Nie może być ta figura. To znaczy, można jakby, bo to oczywiście jest moja hipoteza, prawda, że w momencie, bo pytanie, kiedy mogli podmienić figurę. I był jeden moment, w którym mogli, kiedy ją przenosili. Dlatego nie wróciła. Dlatego nie wróciła i teraz pytanie, co z nią zrobili. Czy przekazali ją Augustowi Mocnemu, czy ją spalili na miejscu. Tylko przeświadczenie Augusta Mocnego, że on zlikwiduje kult Matki Bożej w Kęble, niszcząc figurę, to było przeświadczenie typowe dla kabalisty, maga, prawda, bo jemu się wydawało, że ta figura... Moc to jakiś, się wiąże z figurą. Z figurą, że to jakiś magiczny przedmiot. A tam działała Matka Boża, a nie figura. Mogli to zniszczyć, był tylko symbol. Tak jest, mogli zniszczyć 10 figur, a Matka Boża i tak tam była obecna, i tak nam działała. No i smutne jest to, że od momentu Soboru Watykańskiego II zaczęto wyciszać tą kwestię islamsko-tatarską i tylko jest taki przekaz, że Matka Boża podczas tej profanacji się pokazała Tatarom, oświetliła ich światłem i oni wpadli w panikę. Koniec, nie ma nic o walce. I ta moja książka, o której pan mówi, Spisek przeciwko Matce Bożej, trafiła do jednego mężczyzny na Śląsku, on ją przeczytał, zainteresował się, zebrał pieniądze, przyjechał do Kębła, obejrzał to wszystko, dotarł do malarza batalistycznego, zapłacił mu i poprosił o namalowanie obrazu, który był obrazem tego cudownego wydarzenia. I on to namalował, księża tam przyjęli ten obraz do kościoła, natomiast kopia tego obrazu, pan już pewnie ją widział, jeżeli był ostatnio, została umieszczona w takiego dużego bardzo formatu na miejscu objawień, tam przy tym kamieniu,
I z tej kopii, z tego obrazu wyraźnie wynika, że była tam bitwa, prawda? No bo była tam bitwa. Dokładnie. Właśnie pan tutaj wspomniał o tym, że od momentu, kiedy Matka Boska Kembelska objawiła się, kiedy jakby wieść rozeszła się na cały świat, masoneria jakby tutaj szczególnie skupiła się na Polsce. Te ataki, oni to zrobili pewnie no, zwyczajnie bojąc się, tak? To znaczy, tu jest kwestia inna, bo między 1278 a 1790 tam się nic nie działo ze strony wrogów, prawda? Natomiast kwestia stała się ważna, kiedy przyszedł August Mocny, bo trzeba pamiętać o tym, że... Kiedy dorwali się do władzy, że tak powiem. Tak, ale tu chodziło o co innego, że odsiecz Wiednia była nie tylko likwidacją marzeń i planów islamistów, zdobycia Europy, ale też tych, których nazywamy pomocnikami szatana na ziemi, bo to wtedy masonerii jeszcze nie było. Byli różokrzyżowcy, ale jeżeli mówi się o powstaniu masonerii w Londynie, prawda, to się mówi, masoneria powstała przez połączenie istniejących w Londynie lóż. No to jak powstała, jak już były loże? To były loże różokrzyżowe, prawda? Więc różokrzyżowcy się poczuli zawiedzeni. Oni chcieli, żeby Europa przestała być chrześcijańska. I wtedy powstała w Saksonii, właśnie tam skąd był August, loża różokrzyżowa, później masońska, ponadnarodowa, o nazwie Okrągły Stół. I jej celem było doprowadzenie do tego, żeby Polska przestała istnieć, żeby drugi raz nie zrobiła takiego numeru obrony Europy przed zalewem islamskim. I stąd uznawali to Kembło jako takie miejsce ważne też, no bo objawienie dotyczyło tego samego, co odsiecz wiedeńska. Tak. Czy Matka Boża ukazała się bez korony właśnie tam, w Temble? Czy to było w 1920 roku? Nie, to w 1920 roku, to znaczy bez korony, w tym Bitwie Warszawskiej ukazała się w pierwszym objawieniu. Ze strzałami. Ale dokładnie tak, jak na obrazie Matki Bożej Łaskawej, który w tej chwili znajduje się w kościele jezuitów. Da, bo trzeba pamiętać o tym, że ten obraz, on natchnął Jana Kazimierza, bo on się na nim chował od dziecka i za życia Jana Kazimierza jako młodego człowieka, jeszcze nie króla, ta Matka Boża Łaskawa z Warszawy stała się patronką Warszawy i strażniczką Polski. No i na obrazie namalowana jest Matka Boża w koronie, z tymi pękami bożych strzał połamanymi, co oznaczało, że no Polska jest grzeszna, ale Matka Boża broni nas przed Bożym gniewem. Czyli Bóg wysyła strzały gniewu, a Matka Boża je łamie. To tak było symbolicznie ukazane. I Matka Boża w pierwszym dniu, pierwszym objawieniu na polach Bitwy Warszawskiej ukazała się dokładnie w takiej postaci. No, czyli jako ta kobieta, ta Matka Boża, która będzie chronić Polskę i jest tą królową Polski, bo kojarzy się królową Polski z Matką Bożą Częstochowską, prawda? I skojarzenie nie jest złe, ale nie jest jakby do końca właściwe, ponieważ pamiętajmy, że Jan Kazimierz ślubował przed obrazem Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej, prawda? Czyli Łaskawej. I w zasadzie ten obraz jest, tylko że historia tego obrazu też jest dziwna, prawda? Bo w 40. W 5 czy 6 został cudownie przewieziony do Polski, bo to już był teren ZSRR i do dzisiaj przebywa nie wiadomo gdzie, prawda? Czyli oficjalna wersja jest, że przebywa w skarbcu na Bawelu. Dlaczego? To jest pytanie. A nieoficjalne informacje, które otrzymywałem od różnych osób, że znajduje się w katedrze w Krakowie, w skrzyni tam na zakrystii. Ukryty, natomiast kopie wiszą, prawda? Bo to jest też opiekunka Polski. Natomiast kwestia korony, ja w tej chwili nie pamiętam, czy w drugim dniu Matka Boża była bez korony. W każdym razie ona była bez już tych strzał, prawda? Czyli tak jakby była informacja, że już nie będę was chronić przed Bożym gniewem, tyle nagrzeszyliście. Drugie no miała tarczę, prawda, broń rycerza za nią, chówce
husarii, ewidentnie z wypowiedzi Rosjan. No i teraz najciekawsze w tym objawieniu, najciekawsze, no ciekawe w tym objawieniu jest to, że widziały ją tysiące Rosjan. Nie przede widział, wszystkim Rosjanie, tak? Polacy nie widzieli. Polacy nie widzieli. No właśnie, bo no teraz obchodzimy, będziemy obchodzić stulecie Cudu nad Wisłą, także to bardzo szczególna data dla nas. I podobna sytuacja jest w Europie. Matka Boża wzywa nas po raz kolejny. A tylko, że właśnie tutaj kluczowy jest Gietrzwałd, prawda? Bo te pierwsze trzy dni, które się pomija, a niekiedy nawet mówi się, że objawienie się rozpoczęło później. I Matkę Bożą Gietrzwałdzką, znaczy Gietrzwałd nazywa się polskim Lourdes, prawda? Czyli kwestia modlitwy, różańca, żadnego przekazu. Strumień tam jest też tak, chyba. A przekaz powtarzany w drugim i trzecim dniu dotyczył koronacji Matki Bożej, prawda? I koronacji, łatwo się domyśleć, bo to było niedaleko już do odzyskania przez Polskę niepodległości, że Matka Boża nam przypominała, że jest królową i ma być królową w niepodległym polskim państwie. I tak się nie stało, prawda? Więc jakby rok 20 to była ostatnia obrona Polski przed Matkę Bożą i jakby informacja dość, nie zasłużyliście, musicie zasłużyć. No właśnie. Dlaczego w 1920 roku objawiła się Matka Boża łaskawa i dlaczego tylko rosyjskim żołnierzom? Znaczy łaskawa, bo jakby ona darowała te strzały. Te strzały, ten Boży gniew. To znaczy jest ta jakby nazwa właśnie łaskawa, ale, i pochodzi stąd. Tak, tak, tak. Natomiast właśnie jest zasadnicza ta różnica, że ona była później już drugiego dnia bez tych strzał, że jakby była ta informacja, że to już koniec. Ostatni raz, tak? Ostatni raz i teraz ratuję was, żebyście się mogli nawrócić, żebyście przypomnieli sobie, kim wy jesteście, dokąd zmierzacie. Prawda? Tam były przedziwne wydarzenia historyczne, bo w 20 roku Polacy odbierali tą nawałę sowiecką jako karę za grzech. I po ulicach miast chodziły procesje, ludzie się modlili na ulicach, w miejscach publicznych pod figurkami i są jakby, mamy przekazy, że politycy polscy zaczepiali tych ludzi i mówili im, co wyście powariowali, tu trzeba okopy kopać, broń zbierać, a nie się modlić. I w jednym z takich spotkań polityka z takim człowiekiem, ten człowiek mu odpowiedział, to jest kara za grzechy, to jest Sodoma i Gomora, musimy przebłagać, prawda? I jakby Matka Boża uznała, że to przebłaganie nie nastąpiło i że Polacy jakby nie są godni, żeby ją zobaczyć. Polacy jej nie zobaczyli, natomiast rosyjskie przekazy są tak wiarygodne, że już bardziej wiarygodne nie mogą być, bo na przykład prości żołnierze analfabeci opisywali dokładnie ze szczegółami strój rycerzy, którzy byli za Matką Bożą i to było opisane w szczegółach stroje typowe dla husarii, prawda? Takie właśnie, modelowe. Czemu husaria? Bo niezwyciężona armia, tak? No raz, że niezwyciężona armia, i ale też mnie się kojarzyło to z tym, że Jan Kazimierz przybył do Lwowa, żeby złożyć śluby lwowskie, otoczony oddziałem husarii, prawda? Husaria mu towarzyszyła. No i pamiętajmy o tym, że to husaria wygrała i tylko ona bitwę pod Wiedniem, prawda? Bo tam przecież Polacy razem z Niemcami i Austriakami stanowili, nie wiem, 12-13% armii tureckiej, prawda? I Sobieski posłał jeden oddział, który przebił się przez obóz na Wylole, tam zginęło 90%, bo chciał zobaczyć, czy Turcy nie popełnili błędu. Turcy popełnili błąd, nie wykopali rowów, nie postawili takich słupów dzid, które by mogły konie zatrzymać, prawda? I wtedy rzucił husarię i ta husaria rozgromiła tą armię, bo normalnie biegła, nic jej nie mogło zatrzymać. Więc tutaj to jest ciekawe, że przecież Matka Boża na polach Bitwy Warszawskiej mogła czołgi postawić na tym niebie. Rosjanie by się bardziej czołgów przestraszyli, a tutaj oni widzieli rycerzy, którzy mieli lamparcie skóry, prawda? Byli w metalowych zbrojach, byli na koniach, mieli te pióra. Niesamowite. No i też Matka Boża zwycięży, Polska zwycięży. To napisał Pan jako podsumowanie w swojej książce.
To znaczy, ja cały czas wierzę w to, co powiedział Adam Mickiewicz, prawda, że to tak historia potwierdza, że nasz naród jest jak lawa, prawda, i z wierzchu brudna plugawa, a w środku ogień płonie. I wielu naszych wrogów i masoneria dochodzili częstokrotnie do wniosku, że już jesteśmy zdemoralizowani, zniszczeni przez to, co działo się pod koniec XVIII wieku, no to była Sodoma i Gomora do piątego do kwadratu. A mimo to. Parę lat później już była insurekcja warszawska, insurekcja kościuszkowska, później powstanie listopadowe, prawda? Także wierzę w Polaków, a oczywiście wierzę, że jednak pomimo wszystko, pomimo tego, co robimy, Matka Boża nas nie opuści. Wyprosi nam łaski. I wyprosi nam łaski i nas nie opuści też dlatego, że my musimy... Tak to by wynikało z planu Bożego, spełnić pewną ważną rolę w tym planie Bożym. O tym przecież jest mowa i w Fatimie, prawda? Także, że po prostu czeka nas ta ważna rola i trochę przypominamy wciąż Szawła, prawda, który musiał zostać świętym Pawłem i jak nie chciał zostać świętym Pawłem, to Pan Bóg go zmusił, prawda? Spadł z konia. Tak. Chciałem jeszcze Pana zapytać, no bo też jest opinia taka, że kiedy w 1920 roku Polacy wyszli jednak na ulicę modlić się, zwrócili się do Boga o pomoc, Kościół też jakby przede wszystkim zachęcił, były otwarte kościoły, była adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą dobę, tak w momencie, kiedy Matka Boska też się objawiła i uprzedziła, że to samo będzie, znaczy to samo, że kamień na kamieniu się nie ostanie, kiedy przed powstaniem warszawskim mieliśmy szansę to zrobić. Kościół wtedy no, nie zareagował i stało się tak, jak to Matka Boska powiedziała. Może o tym dwa słowa, Panie Stanisławie. To znaczy, to nie była kwestia reakcji Kościoła, bo są tacy, którzy oskarżają biskupów, tylko że prawda jest taka, to znaczy Kościół polski był bardzo osłabiony. Dlaczego? Dlatego, że Kościół wszedł do Polski okresu międzywojennego zespołem biskupów, którzy byli mianowani przez lub zatwierdzani przez Rosjan czy Niemców, prawda? Bo to nie było tak, że papież se mianował biskupa i już, prawda? To musiało być uzgodnione i było tak, że oni z zaborcami kolaborowali, prawda? I później na nich były haki, prawda? Można było przypomnieć, co oni mówili, prawda? Że jak na przykład Polacy domagali się języka polskiego w szkole, to biskup warszawski mówił, potępiał ich, prawda? Jakby, bo on był wcześniej rektorem Akademii Petersburskiej, a taki rektor to musiał być za zgodą cara, prawda? To musiał być ktoś spolegliwy, więc to jest jedna kwestia. Ale druga kwestia jest taka, że Piłsudski, który jednoosobowym aktem w 1918, wyłudzając terrorem od Rady Regencyjnej prawo, znaczy możliwość stanowienia prawa, prawda? Bo władzę ustawodawczą i wykonawczą wprowadził demokrację typu zachodniego, dzisiejszego typu zachodniego, prawda? Czyli nadając prawa wyborcze bierne i czynne wszystkim obywatelom. Prawda? I trzeba pamiętać, że w większości to byli analfabeci. Wiele było mniejszości narodowych, nie było radia, nie było prasy, a jak było, to byli analfabeci. I tymi ludźmi łatwo było manipulować. Już nie mówiąc o tym, że pierwsza wojna światowa, to jakby zbadamy sytuację w jakimkolwiek kraju europejskim, to było majstersztyk masonerii, dlatego że demoralizacja po niej Europy była przerażająca, prawda? Polska była Sodomą i Gomorą w sensie moralnym. Teoretycznie była jakaś ustawa antyaborcyjna, ale i tak najmniejsze restrykcje przeciwko aborcji były w Polsce po Związku Sowieckim, prawda? Aborcja kwitła, nikt nie reagował. Nie? Jakieś były tam obostrzenia, jakieś zakazy, ale to nie funkcjonowało. No, demoralizacją jednak, czyli... to znaczy ryba psuła się od głowy, bo to politycy i media narzucały
to wtedy święty Maksymilian powiedział dwie rzeczy, prawda? Powiedział, że skończył się etap prześladowania kościoła przez masonerię, bo jak oni mordowali kapłanów, to rosły męczennicy i kościół wzrastał w siłę. I teraz masoneria doszła do wniosku, że należy zniszczyć kościół zepsuciem obyczaju. Ale święty Maksymilian mówił też tak do braci kapłanów. Mówił, no czego się spodziewać? My mówimy do nich po 10-15 minut w niedzielę, a bezbożna prasa jest codziennie na ich stołach i codziennie ją czytają, więc Polacy się dali jakby zdemoralizować, bo prasa, gazety były w rękach masonerii obcych i one dawały takie... To samo co teraz. To samo co teraz, tak. Panie Stanisławie, druga część tytułu książki. Czy Matka Boża wzywa nas do walki? Może pan sformułować, o jaką walkę chodzi? Znaczy, musimy pamiętać o dwóch rzeczach, prawda? Że jest takie pojęcie niezbywalne. Znaczy inaczej, zaczniemy inaczej. Kiedyś moja teściowa mówi do mnie, Stasiu, ty chyba nie za bardzo jesteś chrześcijaninem, bo nie przyznajesz, nie przyjmujesz w praktyce nadstaw drugi policzek. Ja mówię, mamo, mama sobie wyobrazi taką sytuację. Idziemy ulicą, ja z mamą i naprzeciwko idzie dwóch chuliganów i jeden bije z całej siły w twarz mamę w policzek. Co ja mam zrobić? Wziąć mamę za brodę i nadstawić drugi policzek? Jakby mnie uderzył, to mogę nadstawiać drugi policzek, ale mamy będę bronił, prawda? I to jest problem, że my możemy nadstawiać drugi policzek, ale tylko swój, prawda? Mamy obowiązek chrześcijański bronić matki, swojego ojczyzny. Kościoła, Matki Bożej, dzieci. I stąd jest w pojęciu, w doktrynie chrześcijańskiej są dwa pojęcia, trzy pojęcia. Obrona konieczna, wojna obronna, prawda? I wojna sprawiedliwa. A wojna sprawiedliwa polega na tym, że my piersi uderzamy, wiedząc, że jeżeli nie uderzymy, to wróg nas zniszczy za miesiąc, za pół roku, za pięć lat. Czyli znaczy, strategiczne posunięcie. Czyli zachowanie Matki Bożej w Kęble i zachowanie Matki Bożej na polach Bitwy Warszawskiej pokazuje, że Matka Boża nam to przypomina, prawda? Oczekuje od tego od nas wręcz. Bo to jest wygodnictwo, to jest lenistwo, prawda? Wychodzą ludzie na ulicę i są, już nie powiem jacy, bo znowu nam zawieszą telewizję, tak. I występują przeciwko Bogu, Matce Bożej, profanują, narodowi polskiemu, znaczy profanują. I my nie, to biskupi tak powiedzieli, zero przemocy. Prawda? Zero przemocy. To mamy się patrzeć, jak oni nam demoralizują. Cały czas dzieci. Robią kroki do przodu, a my cofamy się praktycznie. Mamy prawo do obrony. No właśnie. No bo ewidentnie Matka Boska, która objawiła się w Kęble, w momencie, kiedy zaczęli z niej szydzić ją, profanować figurkę, wezwała Polaków do obrony. Znaczy pomogła im w walce, można tak powiedzieć, prawda? Bo ona jakby dała informację i tym Polakom jeńcom, i tym Tatarom, że nie wolno z niej sobie robić takich rzeczy. Natomiast ona wiedziała, że idzie Armia Polska, prawda? I wiedziała, że ta Armia Polska przegra bez jej interwencji i zainterweniowała. I teraz istotna jest tutaj informacja, że Matka Boża była obecna na polu bitwy nie tylko w momencie, kiedy Polacy wygrali bitwę, bo powiedzmy można założyć, że Polacy wygrali bitwę, Tatarzy uciekają i są w panice i Matka Boża znika. Nie? Ona była do końca, to znaczy w momencie, kiedy zaczęła się masakra tych Tatarów, dalej była obecna, prawda? Czyli tak jakby mówiła, sprawę trzeba doprowadzić do końca. Do końca. No i jesteśmy świadomi, że po 100 latach cudu nad Wisłą, po ostatniej interwencji Matki Przenajświętszej, dzieje się bardzo podobnie w Polsce, znaczy no w Europie. Europa jest w tym momencie zalana przez imigrantów muzułmańskich. No, Europa już jest, można powiedzieć, zdobyta praktycznie. W naszym kraju też jest naprawdę coraz więcej tych imigrantów. Obca ideologia, która niszczy nam naszych najmłodszych, przyszłe pokolenia są zagrożone. Także w tym roku nadchodzącym też należy chyba się Polakom zwrócić o pomoc do Matki Przenajświętszej,
bo może być czasami bardzo ciężko. No tak, tylko trzeba pamiętać, powiem taką historyjkę. Ja byłem kiedyś oficerem Legionu Maryi, prawda? I przestałem być, no bo czasu zabrakło, tam są pewne obowiązki co tydzień. W Legionie Maryi jest taka zasada, że się powinno chodzić od drzwi do drzwi i prowadzić ewangelizację, prawda? No i odpowiedź ludzi w prezydium była taka, że no jak my mamy tam chodzić, jak my znamy tych ludzi, oni nas obrzucą przekleństwami, oni się nie nawrócą, to są grzesznicy bez sensu. I wtedy, jeżeli było tego typu pytanie, odpowiedzi szykało się w podręczniku legionowym. I w podręczniku legionowym było napisane, nie ty i będziesz nawracać, tylko Matka Boża, a ty jesteś tylko narzędziem w ręku Matki. Nie twoją mocą. Tak, czyli to nie jest tak, jak niektórzy zwolennicy intronizacji Chrystusa Króla uważają, że dokonamy intronizacji w tym, przepraszam za słowo, burdelu i ten burdel natychmiast mocą Bożą zmieni się w świątynię. My musimy działać, żeby ten burdel nie był burdelem, a Matka Boża nam, znaczy będziemy wtedy narzędziami Matki Bożej. Będzie nam błogosławić. Ale nie możemy leżeć i czekać, że Matka Boża coś zrobi, Pan Bóg coś zrobi. Czyli musimy zacząć od siebie tak naprawdę, czyli zacząć działać. Tak jest. Znaczy, no i oczywiście nawrócenie musi być zawsze ode mnie, prawda? Tak. Żebyśmy mogli później ewentualnie swoim życiem świadczyć naszym braciom i siostrom. Zapytam Pana też o takie rzeczy, które dzieją się teraz. Dużo osób jest zaniepokojonych tym, co się dzieje w Kościele. Tak może tak to ujmę. Jak Pan sądzi, przede wszystkim zapytam Pana o sytuację ojca Augustyna Pelanowskiego. Jak Pan to może skwitować w paru słowach? Jest Pan... Znaczy to zaniepokojony jest, tym? Tak, tak, ale to jest jakby już normalna sytuacja, prawda? To znaczy dzisiaj Kościół żyje strachem. Wszyscy są w strachu. No podzielony jest Kościół, no, trzeba to powiedzieć. Nie, no, podzielony jest tylko tak. Jest jakaś część wilków, prawda? Które coraz bardziej widać, że to nie są pasterze, tylko wilki. Natomiast to nie jest tak, że te wilki to są wszyscy biskupi, prawda? Tylko wyraźnie jest, znaczy tak, są jakby dwie inne opcje. Jedna opcja w strachu i ze strachu zrobi wszystko, czyli nic nie zrobi, albo zrobi to, co uważa, że powinien zrobić, żeby go nie wyrzucili, ale jest taka druga opcja, która mnie przeraża i do mnie to coraz częściej trafia uwagi na ten temat, na przykład w odniesieniu do arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, że trzeba przetrwać, prawda, i że trzeba siedzieć cicho, bo jak się krytykuje Kościół, no to się sieje Kościół, znaczy jakichś biskupów, kapłanów, to się sieje zgorszenie, więc siedzieć cicho i czekać, prawda, i teraz problem polega na tym, że w Kościele całym, w tym w polskim, odbywają się procesy odchodzenia od wiary poprzez wejście w różnego typu herezje, takie typy modernizmu, prawda? I teraz, jeżeli nie będziemy na to reagowali, co zresztą mamy obowiązek jako katolicy reagować, no to jest masę takich owieczek, które w tej sytuacji będą się gubić, prawda? To znaczy, Kościół polski ulega rozpadowi przy milczącym stanowisku pasterzy, no bo chyba wszyscy widzimy, ja to przynajmniej w Warszawie widzę z miesiąca na miesiąc, prawda? Jeszcze przed wakacjami trzeba było do kościoła parafialnego jednego, drugiego obok nas iść 15 minut wcześniej, żeby zająć miejsce siedzące. Teraz to już jest taka sytuacja... Czyli jest Pan naocznym świadkiem, że rzeczywiście dzieje się źle. No coraz mniej ludzi, to już jest połowa tych ludzi, prawda? Suma, która kiedyś była wypełniony kościół po brzegi, można sobie zająć miejsce w pierwszym rzędzie, w środkowym, w ostatnim, prawda? Jest odchodzenie ludzi z kościoła. W Olsztynie na przykład liczba kleryków w tym roku 0,0, prawda? No to pytanie, dlaczego tak się dzieje? I odpowiedź niektórych hierarchów czy niektórych kapłanów, że trzeba przyspieszyć zmiany takie jak na Zachodzie, żeby ratować Kościół, jest absurdalna, bo widzimy, że to, co oni tam zrobili... Tam rozpadł się Kościół. No to znaczy, nie wolno nam powtarzać tego, co na Zachodzie, bo widzimy... Skutki. Skutki. Dokładnie.
Panie Stanisławie, zapytam Pana jeszcze o to, co się teraz dzieje u Pana. Książka powstaje jakaś? No piszę książkę Masoneria Polska 2020. Ona będzie składać się z dwóch części, to znaczy pokazuje proces przejmowania finansów i bankowości na świecie i ten proces ewidentnie trwa od XIV wieku, więc to nie jest to ludzki spisek, tylko no, pomocników szatana na ziemi, ale z udziałem szatana. No i pokazuje, że ten proces no, doprowadza do tego, że to się wszystko rozpadnie, bo to jest dom zbudowany na piasku i jest jakby druga próba ratowania tego masonerii, która została zapisana w raporcie z Żelaznej Góry. Różne tam są techniki, między innymi zastraszenie ludzi i poddanie ich totalitarnej władzy koncepcją, że Ziemia umiera z powodu zmiany klimatu, z winy człowieka. Prawda? Natomiast to będzie część zagraniczna, że tak powiem, i historyczna książki. Natomiast w drugiej części pokazuje, jak w Polsce jest to realizowane. No i niestety ewidentnie nasze władze robią wszystko, co im każe masoneria. Jeszcze słyszałem, że włączył się Pan w organizację publicznej mszy trydenckiej. To znaczy na ostatnim wykładzie księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, on był 14 w domu 14 grudnia. Ksiądz arcybiskup powiedział, że rozpoczął odprawiać mszę świętą trydencką dnia 8 grudnia 2019 roku. I wcześniej ustaliliśmy z różnymi osobami, z księdzem arcybiskupem, że pierwsza publiczna msza będzie w lutym. Dlatego w lutym, bo chodzi tutaj o wielu gości z zagranicy, o to, że ceremoniarz przyjedzie z Włoch, oprawa, znalezienie miejsca i tak dalej. Znaleźć miejsce jest? Znaczy prawdopodobnie będzie to diecezja praska, znaczy na terenie diecezji praskiej. Wspaniale. No, obawiamy się kłopotów, prawda? Znaczy tu chodzi o to, żeby jednak tam msza doszła do skutku. Natomiast no, inne sprawy są ważne, bo pamiętajmy, że to jest moment historyczny, bo jeden z biskupów pomocniczych w Poznaniu odprawił publicznie mszę świętą trydencką, ale to było jakieś takie wydarzenie jednorazowe, też nie za bardzo nagłośnione. W innych krajach są biskupi odprawiający mszę trydencką, więc ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga będzie pierwszym takim biskupem konsekwentnym w tym. Wspaniale. Dziękuję Panu pięknie. Dziękuję bardzo. W takim razie kończymy. Moim Państwa gościem był Pan Stanisław Krajski, polski historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, przede wszystkim pisarz, działacz społeczny. Dziękuję Panu pięknie. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.